No, zaułków to mają pełno, przecież mówią, że diabeł kryje się w szczegółach. To mają pełno, pochodź, popatrz po kościele, bo przecież Słowo Boże tylko jest światłem, Słowo Boże jest lampą, Biblia, pokazujemy Biblia, proszę bardzo, nawet kamienie wołać będą, ale nie kościoły, tu mówili w Radiu Maryja parę dni temu, że kościoły lampą są, światłem. No jakim światłem, jak Biblia była palona na stosie, mordowano ludzi strasznie, Jana Husa wymęczyli, no ale żeby do ognia człowieka wkładać, to chyba dzisiaj mówią, że obłąkany człowiek to może zrobić, dom komuś podpalić. No my się już tutaj boimy tego Przybyłowicza, mówię, nie wpuszczać w ogóle za próg, bo to wariat. I ta Grażyna Warsza, Ania Warsza, jest takie jedyne nazwisko tu w Warszawie, boi się, że on jej groził, no bo ona go wyrzuciła z domu. On jej psa sprzedał na bazarze i miał te 20 zł na piwo, bo pijak musi pić piwo. No to nie może być coś takiego, że my tu pijaka wpuszczamy. Ja mówię w ogóle, Wiesiu Przybyłowicz, słuchaj, ty nie możesz być sam. No bo jak jest sam, to zaraz kogoś sprowadzi z wernisażu, a że ma dom, a że tutaj ma willę, a że wszystkich ugości. Ludzie pokupują 15 piw, kupią 25 i ten tutaj się rozłoży na tych krzesłach i powie tutaj komuś, a ty śpi na łóżku, które rozpierniczone wszystko było, piwo dębowe mocne pod łóżkiem, pod krzesłem, nawet mi wpadło do T-Mobile'a, do torby, co było kupowane, zakup, wszędzie puszka pusta z piwem wpadła. Tak się tutaj książki tu powypadały, ta cała inscenizacja Radia Conchita runęła, proszę Państwa, bo nogą zahaczył, przeszedł, wywrócił, wszystko się wywaliło. Pijak nie może być sam psychiczny, a oddaj spokój. Gościem audycji Aktualności Dnia jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek. Witamy, księże, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże Tomaszu, powracamy do tematu i przypominamy temat Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciwko życiu. Planowaliśmy tę rozmowę, natomiast też pojawiły się okoliczności troszeczkę budzące niepokój. W naszym dzienniku choćby dzisiaj wywiad z księdzem Tomaszem właśnie na temat no, pewnych problemów, które pojawiają się w promocji życia. Tu akurat chodziło o Marsz dla Życia. Jedna z szczecińskich firm odmówiła umieszczenia reklam Marszu dla Życia. Może od tego byśmy zaczęli. Dlaczego taki opór? Skąd to się bierze? No, trzeba być świadomym tego, że grzech ma wymiar społeczny. Grzech aborcji ma wymiar społeczny i grzech także przyzwalania, propagowania aborcji również ma wymiar społeczny. I to, co się wydarzyło w październiku tamtego roku, to nie tylko na zasadzie, że pewna fala wydarzenia, która dalej biegnie, ale to jest no, grzech, który dotyka różne warstwy społeczeństwa i także no, jest jakiś sprzeciw, zawsze go doświadczaliśmy, ale teraz doświadczamy go bardzo mocno. Sprzeciw względem promocji tak pięknej inicjatywy, jak Marsz dla Życia, pod tak pięknym hasłem, jak Kocham Cię Życie, pod tak piękną wizualizacją tego marszu, polegającą na umieszczeniu napisu złożonego z zabawek dziecięcych, no to po prostu no, nic innego, jak tylko no, przyłóż do serca i taką ideę propagować. Okazuje się, że ktoś boi się tego, bo mówi, że to jest sprawa polityczna, że będą uwagi, będą naciski, będą osoby, którym się to nie podoba. Życie komuś się nie podoba. Mówimy, kocham cię życie, ale ktoś nienawidzi tego życia. I powiem tak, no, to była sprawa jednostkowa, ale już tych spraw takich negatywnych od czasu tego, no, udzielenia tego wywiadu wczorajszego dnia przez 24 godziny już się następne pokazały takie
bym powiedział, niestety, no nie światełka, ale wręcz można powiedzieć, no ciemne strony właśnie odrzucenia wartości życia. Kocham cię, życie, to po co oni zobaczymy, jak to będzie na ogień wysyłali, na stos. Kocham cię, życie, no to takie faryzejskie, że tu z jednej strony niby ten 500 plus, a Jana Husa na stos, bo to autorytet, bo to podważał autorytet, bo to nie może być tak, że oni nie są tymi nauczycielami. Nauczycielem jest Jezus Chrystus. Jezus wyraźnie powiedział, nikogo na ziemi nie nazywajcie nauczycielem, albowiem jeden jest nauczyciel, ten wasz Chrystus, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden was... Jahwe, oczywiście, że Jahwe. Także, wiecie państwo, faryzeusze tu się kręcą koło czegoś, 500 plus, a życie i tak nie było szanowane. Biblia też paliła się, płonęła na stosie. Nie było szanowane tu nic ze świętości. Także proszę państwa, o czym my tu będziemy mówić? O czym jeszcze? O czym jeszcze i w tym kontekście i w innym kontekście? O czym my tu możemy gadać? Ja na razie się nie mogę wybrać. Powiem tak, pierwsza myśl to taka, a to jak tu będzie oficjalna odpowiedź, a to tam jednej, czy drugiej, czy trzeciej firmy wskazująca na odmowę z powodu właśnie takich, nazwijmy to politycznych, no, to pierwsza myśl, wytoczyłem sprawę. To myślę, to ten Eurokoncita. Zanim ta myśl będzie realizowana, można być inna myśl. Pomodlę się. Naprawdę pomodlę się. Są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. I dlatego też mówiąc o Narodowym Dniu Zadośćuczynienia za grzechy przeciwko życiu ludzkiemu, także myślał o tych sprawach. Nie tylko o aborcji jako takiej, ale o tych wszystkich, którzy są w tym umoczeni. Bo powiem tak, trochę, także myślmy też o sobie, że my też w tym temacie jesteśmy jakoś uwikłani. No to ktoś powie, no ja, ale ja nie udzielałem, nie pomagałem w aborcji, ja nie nakłaniałem. Tak, ale czy nasza odpowiedź, czy nasza reakcja na te trudne sprawy jest właściwa? Jest właściwa. Tutaj chciałbym słuchaczom Media Maria opowiedzieć pewną historię. No, wydarzyła się teraz właściwie. No, 2 miesiące temu rozmawiałem z pewną młodą osobą, 3 tygodnie rozmawiałem z nią, chcącą dokonać aborcji. Na wszystkie sposoby przekonywałem i także mówiłem, jakie skutki będą w niej samej. Niestety tam i ojciec dziecka, i rodzice tej młodej osoby, młodej dziewczyny też domagali się aborcji. I gdy nasz kontakt się urwał, kiedy już dzwoniąc, był tylko głuchy sygnał telefonu, dowiedziałem, że tą ciszę ona poszła, tą ciszę taką, która jest bolesną ciszą, że dokonała tej aborcji. Po 2 miesiącach zadzwoniła do mnie. Proszę mi wierzyć, że przez parę godziny ja słuchałem jej płaczu. Nie tego, co ona mówiła, ale mówiła tam też szlochając. I powiem tak, w tym wszystkim, oczywiście bym powiedział, winny ojciec dziecka, winni rodzice. Ona w tym wszystkim najmniej, bo nie potrafiła jako... Dobra. Jako 17-latka nie potrafiła się przedstawić, nie? Ale także miałem jakieś poczucie winy, ja sam, że nie zrobiłem wszystkiego, że nie wszystko jej powiedziałem, że nie wszystko jej zaoferowałem, że nie potrafiłem tak modlić się, aby przegonić te złe duchy. I tak myślę, że my powinniśmy te trudne sprawy wziąć do serca i ten jutrzejszy dzień. Nawet jeżeli nie słyszeliśmy w naszej parafii, że jest takie nabożeństwo, to przyjść na Eucharystię i w tej intencji pomodlić się, w tej intencji przyjąć komunię świętą, w intencji, które dokonały aborcji, które pomagały, które propagowały, ale także i w intencji nas samych, którzy tak niewłaściwie nieraz reagujemy na sam fakt aborcji. Po prostu jest obok nas unicestwienie życia ludzkiego, a my tak spokojnie chodzimy po tym świecie i cieszymy się piękną pogodą. To nie tak powinno być. To się dzieje obok nas, gdzieś, tak jak w wcześniejszej wojny światowej,
mury getta z jednej strony duży, no, bym powiedział w miarę taki, bym powiedział, w miarę spokój, ale z drugiej strony jest mordowanie Żydów. Świadomość tego, że jest obok nas gdzieś obóz koncentracyjny, tutaj te obozy to są nic innego jak szpitale, w których dokonuje się aborcja. Wczorajsza moja rozmowa z pewną młodą położną, uczącą się, z wielkim dylematem, powiedziała, że kobieta, której zakładała pęflon, że ona jest przygotowana do aborcji. Jak ja miałam się, proszę, w tym wszystkim zachować, jak się odnaleźć, nie? A ja widzę w tym moją winę też, bo wiem teraz, że to ja tam też powinienem być po tym szpitalem w Policach obok Szczecina i modlić się. Mam taki zamiar, aby po tym dniu jutrzejszym narodowej pokuty, za pokuty narodowego zadośćuczynienia za grzech przeciwko ludzkiemu, żeby nie tylko samemu, ale też innych zachęcać, idźcie pod szpital w Policach o godzinie 15, pomódlcie się, koronką do miłosierdzia Bożego, pomódlcie się na różańcu, w intencji tego wszystkiego, co tam się dzieje. I tu zachęcam nie tylko mieszkańców Polic, Szczecina, aby tam codziennie przed tym szpitalem, tak indywidualnie, przyjść o godzinie 15 i pomodlić się, zrobić pielgrzymkę, pojechać autobusem do Polic i po to, aby przez pół godziny pomodlić się. Zachęcam was wszystkich, jeżeli wiecie, gdzie są takie miejsca, gdzie dokonuje się aborcji, po prostu nie czekajcie na sygnał z góry, idźcie, stańcie, pomódlcie się. Tymi miejscami modlitwy powinny być właśnie takie miejsca, gdzie unicestwia się sakrament obecności Boga w człowieku, gdzie zabija się tego człowieka. I to jest wszystko wokół nas. Na czym polega faryzejstwo w tym wszystkim? Państwo zobaczą, że tu się wyświęca sam albo nominalne chrześcijaństwo, co nie jest to samo co chrystianizm. Nominalnie, nominalizuje się, wyświęca się, a tu ile złości, ile podłości, ile morderstw, grzechu, wróżenia, czarów, magia, palenie Biblii na stosie, palenie ludzi na stosie, mordowanie ludzi, wydłubywanie im oczu. No to przecież co w średniowieczu było, to chyba państwo wiecie. Tego się już niestety nie zakryje. Także na czym polega obłuda, na czym polega faryzejstwo? Tak przeskakują z jednego na drugie. Tutaj Mareczek to nawet mówił o cerkwi prawosławnej, że cerkiew prawosławna kolaborowała z Hitlerem. Ja mówię, oj, chyba się pomyliłeś. Prawosławna cerkiew nie może kolaborować, bo nawet miała nie po drodze. No. Że u nas, obok nas, w naszym mieście, w szpitalu, gdzie się to jest obok jest nas, dokonuje się po prostu unicestwianie, zabijanie nienarodzonych istot słabych. Księże Tomaszu, jutro ten dzień w Szczecinie, jak on będzie wyglądał? Gdzie można się przyjść pomóc? Szczecina to ja mogę odpowiedzieć za Szczecin. W Szczecinie to jest kościół pod wydaniem świętego Jana Ewangelisty, kościół ojców Palotynów. Poniżej katedry, a najbliżej Mostu Długiego, w tym kościele o godzinie 18, msza święta. Później nabożeństwo, które będzie wraz z nieszporami, będzie przed wystawionym świętym sakramentem, będzie trwało do godziny 21, zakończone błogosławieństwem najświętszym sakramentem i apelem jasnogórskim. To jest w Szczecinie. Jutro o godzinie 18 ten kościół. Bądźcie ci, którzy mają taką możliwość, Szczecin i okolice. I tutaj zachęcam także do obecności w innych kościołach, niezależnie czy było to ogłoszone, bo wielu było ogłoszone, to ja chciałbym powiedzieć, to nie jest akcja Bractwa Małych Skutek, Fundacji Małych Skutek, to nie jest akcja księdza Tomasza Kancelaczyka, to jest wieloletnie wołanie obrońców życia, działaczy pro-life, bardzo w tej materii wyczulonych. My jesteśmy zmęczeni tym doświadczeniem. Także każdy jest zmęczony, każdy ze swojej strony, jak się patrzeć, jest zmęczony. I wiemy bardzo, bardzo dobrze, że w tym temacie potrzebujemy na to wszystko modlitwy. Modlitwy, tak. Radio Koncita. Tych kilkunastu lat, a na pewno 2010 roku jest wołanie o to, aby to był Narodowy Dzień.
zadośćuczynienia za grzechy przeciwko życiu ludzkiemu. Czy on będzie narodowy, to nie tyle jest kwestia ogłoszenia tego gdzieś na forum, nie wiem, parlamentu, episkopatu. To jest kwestia ilości serc, które przyłączą się do tego w modlitwie za nienarodzonych, także za siebie samych. W Szczecinie na cmentarzu jest takie miejsce poświęcone nienarodzonym dzieciom i tam jest bardzo wymowny napis. Nie proszący o modlitwę w intencji tych dzieci, tylko Panie zmiłuj się nad nami, nie nad nimi, nad nami. Bardzo często proszę święta, pomódlmy się za dzieci nienarodzone, które zginęły w wyniku aborcji. Mówi, pomódlmy się za nas, a nie za nich. Za nas się pomódlmy, bo to my potrzebujemy tej modlitwy. I niech jutrzejszy dzień będzie takim wołaniem, Panie, zmiłuj się nad nami za to wszystko, co się dokonuje. Żebyśmy nie zwalali tego wszystkiego na innych. Jesteśmy jakby współodpowiedzialni na poziomie naszego człowieczeństwa, na poziomie naszej wiary. Jeżeli Pan Bóg wzywa do miłości bliźniego, to w imię tej miłości za bliźniego, który także dokonuje tą aborcję, dźwigajmy te ciężary dokonanych aborcji. I nie mówmy, że to oni, ale to także gdzieś jest potrzeba na nas. Dlatego bardzo ważne, abyśmy jutro podjęli na miarę naszych możliwości obecności w Szczecinie o godzinie 18:21 w kościele świętego Jana Ewangelisty, to jest kościół Ojców Palatynów i ze Świętego Ducha, albo też w każdym innym kościele, gdzie pójdziemy, nawet bez nabożeństwa, ale z intencją na mszy świętej i intencją przyjęcia Komunii Świętej, jako zadośćuczynienie za grzech przeciwko życiu ludzkiemu. Bardzo dziękuję, księże Tomaszu, no i oczywiście zachęcamy wszystkich do tej modlitwy jutro w sposób szczególny. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek był naszym gościem i, drodzy Państwo, też taki komunikat do nas dotarł właśnie w związku z tym dniem pokuty za grzechy przeciwko życiu, że jutro też zapraszamy w tej kwestii do kościoła farnego w Rzeszowie. O godzinie 17:15 rozpoczyna się modlitwa, a o 18:00 msza święta w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu, a także o pełną ochronę życia dzieci nienarodzonych w naszej ojczyźnie. Jutro kościół farny w Rzeszowie, początek tych modlitw o godzinie 17:15. Bardzo dziękuję za uwagę, na tym kończymy tę część aktualności dnia. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, zdradzają naszych na sztandara. Powstańcie z mocy, Bóg nas wyda. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko. Czas na wiadomości. Czy więcej znaczy lepiej? O zwiększonej liczbie godzin i nowej podstawie programowej do historii pod tym hasłem w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się debata poświęcona nauczaniu historii w szkołach. Spotkanie związane jest z reformą edukacji, która wejdzie w życie od nowego roku szkolnego.
spotkaniu udział wzięli m.in. wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Celem debaty było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy zwiększenie liczby godzin historii, a także zmiana podstawy programowej do tego przedmiotu przełoży się na jakość nauczania. W ramach reformy wprowadzanej przez rząd w szkole podstawowej przedmiot Historia i Społeczeństwo zastąpią dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Natomiast w liceach i technikach liczba godzin nauczania historii zostanie zwiększona aż czterokrotnie, z 2 do 8 godzin. Jak wskazał wiceminister edukacji Maciej Kopeć, więcej godzin historii w szkole przełoży się nie tylko na wiedzę, ale także na ukształtowanie młodego człowieka. Jak pokazują bardzo różne badania, jest to oczywiście kwestia jedna z kluczowych dla wychowania. Zresztą zdecydowana większość nauczycieli historii tak postrzega nauczanie swojego przedmiotu jako istotny element wychowania, kształtowania postaw, patriotyzmu, tego, co jest naszą tożsamością narodową. Nowa podstawa programowa z historii... Tożsamość narodową. Ciekawe, jaką tożsamość narodową miał Jezus Chrystus, który powiedział, kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie. Trzeba to zmienić. No, zaczęło się od Żydów. Palestyna, naród żydowski. Ale potem apostoł Paweł, jak zaczął głosić poganom po całym świecie jako apostoł narodów, okazało się, że wcale nikt z naśladowców Chrystusa nie miał walczyć i bronić swojej ojczyzny kraju. No, jak to rozwiązać? To problem w Biblii jest jasny. Dziecko, nawet małe, u Świadków Jehowy wie, że kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie. Nasza ojczyzna, apostoł Paweł mówił, jest w niebie. No i starać się trzeba. Oczywiście ta szutka 144 tysięcy do rządu, który będzie z nieba jako rząd sprawował władzę na ziemi, to wtedy dopiero raj będzie, zapanuje. Świadkowie Jehowy już czekają w Anglo-Ameryce. Białystok, dołącz do nich. Uciekaj z tego chlewa, tych tu pochrumkujących, pobrechujących, kaszlących, a nosem pociągających moherów na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, co jak wyjdziesz tu na Saską, to wszędzie już to słychać. Ani jednego Świadka Jehowy, ani jednego mormona, czy kogoś, kto by Ewangelię studiował, badał Biblię, czytał. Nie ma. Nie ma. Biblia pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina w Świetniku. Anglo-Ameryka, Białystok jest 200 kilometrów co najmniej stąd. Zapraszamy. I jak już to milenium, ten okres milenium się zacznie w Anglo-Ameryce, Białystok, to dopiero wtedy zrozumiesz, że to już początek jest Królestwa Bożego. Zapraszamy do wieholandiakrul.youtube.com. Jeszcze raz powtarzam. wieholandiakrul.youtube.com. wieholandiakrul.youtube.com. Oglądamy. Król przyszły, Jezus Chrystus, zapłakał nad Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz, proroków, którzy do ciebie byli posłani. To stara bardzo tradycja, stara, palenie ludzi na stosie. Jak kto tylko, kto piśnie, to kamieniem w łeb. Tak było u Żydów, a tu z postępem 21 wiek, kula w łeb. Co tu też oglądamy w filmie, proszę Państwa, wczoraj też była premiera w kinotece LGBT. Zaraz Wam powiem, jaki to był film. Zaraz Wam powiem o godzinie 16.30, który był film. Powinien być pokazany dzień. 25. 16.30. Raoul Wallenberg, Tragic Hero o Agent 103. I to było to, co tu, proszę Państwa. I proszę, premier Węgier Viktor Orbán jeszcze tylko we Wrocławiu będzie, proszę Państwa. Na temat sytuacji w jego kraju. We Wrocławiu będzie, Kraków, Łódź, Katowice, proszę Państwa, dzwoni, dzwoni. Gdańsk, Klub Żak, Katowice, Kino Kosmos, Kraków, Kino Pod Baranami, Łódź, Kino Bodo, Łódź, Kino Przytulne, Łódzki Dom Kultury, Poznań, Kino Muza, Warszawa, Kinoteka Pałacu Kultury Stalina, Wrocław, Kino Nowe.
Warszawa, proszę Unii bardzo. Europejskiej przez Węgry. Lambada, 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 okej, okej, bo ty jest mój gej. I takie te piosenki fajne są, proszę Państwa, że na pewno nie będziesz nudziła się, na pewno nie będziesz spała, bo ta Marta Dobosz, co na tej gitarze grała i tę chińską piosenkę śpiewała, no to ciekawe było, ale ja wiem, czy to się każdemu spodoba. Instytucji nie posiadających takiego mandatu, a uzurpujących sobie prawo do decydowania o tym, co wolni obywatele mogą albo nie mogą postanawiać poprzez swoich reprezentantów wybranych w wolnych wyborach w swoich parlamentach narodowych. Ustawa o szkolnictwie przewiduje, że na Węgrzech będą mogły działać szkoły zagraniczne. Także Węgry to nie tu jest Polska.